To będzie wyjątkowy rok dla Żor. Miasto będzie świętowało swoje 750. urodziny. Uroczyste obchody rozpoczną się w lutym i potrwają przez cały rok. Z tej okazji przygotowywanych jest mnóstwo atrakcji. Teraz startujemy 24 lutego, ale my na Żorskim Rynku bawimy się od 26 lutego. To jest sobota. W sobotę startujemy o godzinie 11. I przygotowaliśmy tutaj dwa rodzaje atrakcji, można powiedzieć. Atrakcje sportowe, które przygotował Mosir Żory i będzie to festiwal sportów zimowych. Będzie można spróbować swoich sił w curlingu, w innych sportach zimowych, takich jak saneczkarstwo, jak snowboard. To będą takie stanowiska przygotowane i dla najmłodszych, i dla starszych. Myślę, że nie lada gratkom będą tutaj specjalnie przyjeżdżające do naszego miasta symulatory. To są symulatory jazdy na nartach, a także na skuterach śnieżnych. Ja myślę, że ta atrakcja naprawdę spodoba się wszystkim naszym mieszkańcom. Natomiast Urząd Miasta przygotowuje prawdziwy średniowieczny gród. Będzie można poznać pracę średniowiecznych rzemieślników, zobaczyć, jak wyglądali rycerze czy mieszczanie, a także wczuć się w ich życie. Będzie można przebrać się w średniowieczne ubrania, zagrać w gry plebejskie czy postrzelać z łuku. Dla przybyłych gości będzie również słodki poczęstunek. Pojawi się urodzinowy tort. Równie ciekawie będzie w niedzielę. Tego dnia startujemy w kinie na Starówce. Dwa bezpłatne seanse dla dzieci o godzinie 14 i 15.30, a o godzinie 16 zaczynamy zabawę ponownie na Żorskim Rynku. Najpierw wystąpi żorski zespół Gravity Off, a po nich już gwiazda wieczoru, gwiazda imprezy, czyli zespół Lux Torpeda, koncert plenerowy, bezpłatny oczywiście, więc zapraszamy Żorzan i mieszkańców innych miejscowości na Żorski Rynek. Biblioteka Miejska w Żorach na dzień dobry zaprasza za to na spotkanie Przepis na reportaż idealny z Mariuszem Szczygłem, dziennikarzem i reportażystą. Znany wielu czytelnikom, poważany, tłumaczony na wiele, wiele języków, laureat dwukrotny, nawet trzykrotny nagrody NIKE, ponieważ za jedną książkę nie ma, dostał i nagrodę czytelników, i nagrodę jury, a wcześniej jeszcze za nagrodę czytelników konkursu NIKE za Gotland. Pan Mariusz jest także prezesem Fundacji Instytutu Reportażu, prowadzi także zajęcia w Szkole Reportażu. To jest naprawdę rozpoznawalna osoba i bardzo, bardzo ceniony pisarz, którego po raz pierwszy będziemy gościli w Żorach. Miejski Ośrodek Kultury przygotował za to coś dla melomanów. Żorska Orkiestra Rozrywkowa zagra po raz pierwszy ku pamięci jej założyciela, wspaniałego polskiego Armstronga Lothara Dziwoki. Lothar Dziwoki był twórcą Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej, jej dyrygentem, oprócz tego puzonistą, pedagogiem także przez wiele lat Akademii Muzycznej w Katowicach. Udało nam się zaprosić naprawdę bardzo wielu artystów, to między innymi Stanisław Sojka, Krystyna Prońko, Ewa Uryga, Rafał Brzozowski, Beata Bednosz, Małgorzata Tul, Grzegorz Wilk, Michał Rutaś i Michał Gasz. Przez te wiele lat więcej nazwisk się przywinęło, ale sądzę, że to jest naprawdę bardzo liczna i solidna reprezentacja. Przygotowano również coś dla fanów dzieł sztuki. Muzeum Miejskie szykuje wystawę obrazów przeszłości. Pokażemy najważniejsze momenty z dziejów miasta, czyli owszem, musi być średniowiecze, czyli czas, kiedy książę Władysław Opolski miasto założył, ale będą także pokazane momenty najważniejsze z dziejów, czyli klęski żywiołowe, które zadecydowały o charakterze miasta. Pokażemy, czym zajmowali się żorscy mieszczanie na przestrzeni wieków, i pokażemy także te momenty, które zadecydowały o tym, jakie to miasto jest dziś, czyli pokażemy i wiek XIX, uprzemysłowienie, oraz to wiek XX, czyli wszystko, powrót Żor do Polski, II wojna światowa, wielki rozwój miasta pod względem demograficznym w latach 70. To dopiero początek całego wachlarza wydarzeń. Urząd Miasta zachęca do śledzenia ich strony internetowej, bo co chwilę będą pojawiać się nowe informacje o kolejnych imprezach. Punkt szczepień działający dotychczas w siedzibie Szpitala Miejskiego przy ulicy Dąbrowskiego w Żorach zmienia swoją lokalizację. Od teraz osoby chcące się zaszczepić przeciwko COVID-19 mogą to zrobić w budynku dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 35. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą skorzystać jeszcze ze szczepienia, żeby właśnie tam się wybierali. Przez cały czas czynny jest także drugi punkt szczepień, który działa w przychodni miejskiej na osiedlu Gwarków w Roju.
Punkt szczepień na dworcu działa w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 15 do 20, w czwartki od 10 do 16, a w soboty od 10 do 15. Za to w Roju od poniedziałku do piątku od 12 do 14. Żorski Urząd przypomina, że zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2022 roku użytkowanie kotłów wyprodukowanych w 2006 i starszych jest niezgodne z prawem miejscowym. Na terenie całego województwa obowiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Aktualnie od 1 stycznia wszystkie kopciuchy, które mają wiek powyżej 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej, powinny zostać wymienione na nowe kotły spełniające normy ustawy antysmogowej, która jest i obowiązuje na terenie województwa śląskiego. Osoby, które liczą na jakąś pomoc finansową w związku z wymianą kotła, mogą wziąć udział w programie ograniczenia niskiej emisji miasta Żory. To jest miejski program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. Mieszkańcy mogą uzyskiwać od 4 nawet do 10 tysięcy złotych. Równolegle na terenie miasta mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do programu Czyste Powietrze. To jest program województwa śląskiego i tam mieszkańcy mogą uzyskiwać dodatkowe dofinansowania nawet do tych inwestycji, które są finansowane częściowo przez miasto. Łącznie można uzyskać nawet do 100% kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła. Do programu gminnego wnioski można składać od stycznia do końca marca. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie miasta i w siedzibie urzędu. W taki sam sposób można składać wnioski do programu Czyste Powietrze. Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy linii kolejowej na odcinku Katowice-Ostrawa w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK według planów mogłoby przebiegać również przez Żory. W związku z tym prowadzone są cały czas konsultacje społeczne. Obecnie te konsultacje odbywają się głównie online, ponieważ firma Egis, która te konsultacje miała prowadzić w Żorach, odwołała tą formę stacjonarną z uwagi na obecną sytuację pandemiczną. Cały czas można jednak składać ankiety online. Do 15 marca jest czas, żeby je złożyć. Link znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.żory.pl, a także na stronie internetowej CPK. Ankiety wyłożone są także w obu siedzibach Urzędu Miasta. Tam znajdują się także specjalne urny, do których można wrzucać wypełnione już ankiety. My następnie wszystkie te ankiety zbiorowo już przekażemy bezpośrednio do firmy Egis, która zajmuje się konsultacjami. Mamy też informację, że będą oczywiście te konsultacje w formie stacjonarnej. Jak tylko poznamy ich terminy, to będziemy o tym szeroko informowali naszych mieszkańców. Jest już też zapowiedź dodatkowych spotkań w formule online. O ich terminie będzie informować miasto.